Lasy patronskie należące do nadleśnictwa Jedwabno kryją wiele ciekawych historii i tajemnic. Jedną z takich tajemniczych historii związana jest z osobą gauleitera Prus Wschodnich Ericha Kocha. W latach 1933-45 nominowany przez Hitlera pełnił funkcję nadprezydenta Prus Wschodnich. Korzystając z przywilejów płynących z piastowanego stanowiska, Koch dysponował wieloma majątkami ziemskimi. Wiele z nich przywłaszczał sobie bezkarnie, nie bacząc na konsekwencje, gdyż i tak wiedział, że Hitler mu tego nie odmówi. Tak też się stało z leśniczówką znajdującą się w Złotych Górach na terenie Lasów Patronskich. Koch w okolicach Złotych Gór utworzył swój prywatny rewir łowiecki, a leśniczówkę zamienił w domek myśliwski. Spędzał tu możliwie dużo czasu na polowaniach, zapraszał również inne ważne figury ze świty Hitlera. Przebywał tu m.in. Göring, który również miał wielkie zamiłowania łowieckie. Koch w czasie działań wojennych na ogromną skalę zajmował się rabunkiem dzieł sztuki. Był jednym z naczelnych rabusiów III Rzeszy. Majątek, który zgromadził w ten sposób, był przeogromny. Gdy wojna się miała ku końcowi, Koch jako pierwszy zbiegł z Królewca, gdzie rezydował. Sprawiedliwość sięgnęła go po wojnie. Został rozpoznany i ujęty w Hamburgu. Przekazany stronie polskiej został osadzony za zbrodnie wojenne i 9 maja 1959 roku skazany na śmierć. Wyroku jednak nigdy nie wykonano. Erich Koch zmarł 12 listopada 1986 roku śmiercią naturalną w barczewskim więzieniu, dożywając 90 lat. Do tej pory spekuluje się, co było powodem tego, że nie wykonano kary śmierci na jednym z największych zbrodniarzy wojennych, jakim był Erich Koch. Wiele się mówi na temat skarbów, które poukrywał tuż przed swoją ucieczką i co najważniejszym z nich, czyli bursztynowej komnacie. Prawdopodobnie odkładano wielokrotnie wykonanie wyroku, ponieważ liczono, że Koch w którymś momencie wyjawi tajemnicę ukrycia skarbów. Lecz Koch do końca grał na nosie polskim służbom. Dawał fałszywe wskazówki i złudne szanse na znalezienie czegokolwiek. Koch zabrał do grobu swe tajemnice. Do tej pory rzesze poszukiwaczy drąży temat ukrytych przez Kocha skarbów. Najwięcej kontrowersji jest oczywiście wokół bursztynowej komnaty. My skierowaliśmy swoją uwagę na Złote Góry, miejsce wyróżnione przez Kocha. Jest wiele przekazów mówiących o ostatnich działaniach gauleitera w Złotych Górach związanych z ukrywaniem czegoś. 4 października 2009 roku wyruszyliśmy w rejon Złotych Gór. Całą inicjatywą kierował regionalista Tomasz Sowiński. Połączone siły pogromców mitów i legend i Towarzystwa Ziemi Nidzickiej gwarantowały, że cała akcja przebiegnie bardzo sprawnie. Skierowaliśmy się bezpośrednio w miejsce, gdzie kiedyś stał domek myśliwski Ericha Kocha. Domek został spalony przez Rosjan. Dziś niewiele śladów po leśnej rezydencji. Te miejsce odnaleźli ludzie ze Stowarzystwa Miłośników Nidzicy. I w sumie dzięki nim tutaj jesteśmy oraz nadleśnictwu, które się tutaj zgodziło. Te nasze starania trwały około roku, ale w końcu się udało dotrzeć tutaj do tego miejsca, eksplorować je. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Może coś ciekawego jeszcze odkryjemy. Na tych terenach przebywał Koch. Wiadomo, Koch jest związany z bursztynową komnatą, z wieloma innymi skarbami, które ukrywał. Być może w tych terenach też coś ukrył i ci ludzie tego pilnowali. Albo może chociażby bogate wyposażenie z jego leśniczówki zabrali, gdzieś zabezpieczyli, może właśnie w jednej z takich ziemianek ukryli. Jesteśmy w okolicach miejscowości Muszaki, dokładnie na Złotych Górach, tak się nazywa to miejsce. I wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Nidzickiej oraz my, jako Towarzystwo Miłośników Starej Motoryzacji Retrokoło i Pogromcy Mitów, eksplorujemy ziemiankę pod domkiem myśliwskim. Był to domek myśliwski Kocha. On tutaj w czasie wojny przyjeżdżał na polowania. No i staramy się dzisiaj właśnie dokładnie zbadać to miejsce i zobaczymy, co tutaj jeszcze pozostało, ponieważ jest dużo ciekawych historii, o których tutaj powiedzą może inni. W 1921 roku pracownik leśny z Jabłonki o nazwisku Bratka zaczął opowiadać historię, że w Złotej Górze jest ukryty skarb i jest szansa na wydobycie tego skarbu pod warunkiem, że tu na tej górze
będzie intensywne, się odbędą modły. I tak to sugestywnie opowiadał, że zaczęły się pielgrzymki rzeczywiście na te Złote Góry. I nawet prasa berlińska o tym pisała, że ciemny lud mazurski przychodzi na Złote Góry i wierzy, że ten skarb stąd wydobędzie. Miało to jak gdyby zrekompensować Niemcom straty z I wojny światowej poniesione na reparacje. I w zasadzie ta legenda do dzisiaj żyje, to znaczy możemy dzisiaj spróbować tą legendę ożywić. Nas najbardziej interesowało tajemnicze pomieszczenie, które znajdowało się pod domkiem. Pomieszczenie to było niedostępne, gdyż strop był zawalony. Nie słyszeliśmy, aby ktoś wcześniej eksplorował to pomieszczenie i po oczyszczeniu piwniczki dokonaliśmy pomiarów oraz szkice niezbędne do dalszych badań. W trakcie, gdy ekipa eksploracyjna pracowała nad odgruzowaniem piwniczki, pozostałe osoby eksplorowały teren dookoła dawnej posiadłości Kocha. Zakończyliśmy właśnie eksplorację ziemianki. Z takich ciekawszych znalezisk tutaj, które udało nam się właśnie w czasie tych naszych poszukiwań znaleźć, no to są pozostałości właśnie po II wojnie światowej, jakieś fragmenty lampy naftowej, bardzo dużo różnej maści łusek z II wojny światowej. Udało się też tutaj właśnie osobom, które chodziły z wykrywaczami, znaleźć kilka monet. Też udało się trafić, co zresztą widać, całe naboje z okresu I wojny światowej, czyli tutaj na pewno uciekały jakieś oddziały spod Tannenbergu. Trwają prace porządkowe, ponieważ mamy umowę z nadleśnictwem Jedwabno, że po zakończeniu eksploracji musimy zakryć tą ziemiankę, żeby właśnie jakaś zwierzyna leśna w czasie, kiedy tutaj będą jakieś wędrówki zwierząt, żeby nie wpadła i po prostu się nie pokaleczyła. Stąd też właśnie musimy to teraz szybciutko uprzątnąć. No a śmieci pozostawiamy właśnie do uprzątnięcia, jest tego ogromna ilość. Akcja przebiegła naprawdę bardzo sprawnie. Obie ekipy były bardzo zadowolone. Piwniczka nie kryła jakiejś wielkiej tajemnicy. Może z tego powodu był mały niedosyt. Udało nam się ostatecznie rozwiać wszelkie spekulacje dotyczące tajemniczej piwniczki domku myśliwskiego Ericha Kocha. Wiemy na pewno, żaden skarb nie został tu ukryty. Na pewno nie w tym miejscu. Ale i tak udało nam się pozyskać wiele ciekawych, drobnych rzeczy. Wybrane przedmioty znalezione w trakcie eksploracji wzbogacą zbiory Muzeum Towarzystwa Ziemi Nidzickiej. Pozostałe przedmioty zostały zabezpieczone przez ekipę pogromców. Na koniec bardzo pragniemy podziękować Nadleśnictwu Jedwabno za pozwolenie na przeprowadzenie eksploracji. Nie zapomnijmy o tym, aby przed każdą eksploracją na terenie zadbać o wszelkiego rodzaju pozwolenie na tego typu działania.